www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie. 15 października na porannej analizie technicznej. Zapraszam do grupy po materiały szkoleniowe, po sygnały, po analizy, po live na żywo, po strategię, po cierpliwość popłaca. Moje pozycje HODL, czyli tutaj wszystko co kupuję na HODL, możecie sobie podglądać co kupuję, w czym spekuluję, prawda? Więc tutaj codziennie jakieś pozycje dochodzą, wczoraj dwie nowe pozycje doszły. No, link w opisie, zapraszam serdecznie. Przechodzimy do Bitcoina. Bitcoin, wezmę sobie to na godzinóweczki. Więc tak, ten shortik, który stąd sobie pociągnąłem, oczywiście już jest zamknięty, stop loss wybity. Nie ma tragedii, zysk częściowy wyciągnięty z tego stop lossa, więc dało to zarobić. Natomiast Bitcoin tutaj, no, idzie sobie dalej w zaparte, prawda? Czyli tutaj cały czas jest oczywiście w tej strefie podażowej, z której ten pierwszy short poszedł. I tak naprawdę patrząc sobie na dniówki, no to wygląda to okej, to wygląda, tylko jedna rzecz. Oczywiście mnie interesuje ta strefa podażowa, czy wyjdzie, natomiast też to nie jest jeszcze sygnał na wzrosty, oczywiście. Może się okazać, że będzie podwójny szczyt, prawda? Na wielu monetach, na wielu altach coś takiego było, że było to lekkie wybicie szczytu, po czym dopiero tak naprawdę ogromne spadki. Ale tak jak mówię, na chwilę obecną Bitcoin osobiście nie rozgrywam i też za bardzo mnie nie interesuje. Raczej się teraz skupiam na altcoinach, bo są w dobrych cenach, ale gdyby Bitcoin szedł w górę, no to też troszkę niedobrze dla altów. Pamiętajcie, że teraz jak widzicie alty troszkę przystopowały, tak? Więc z altów płynie kasa do Bitcoina, prawda? Czyli zamiast w alty, no to ładowane są pieniądze w BTC. Oczywiście ta tendencja się odwróci i z Bitcoina później będą pieniądze przechodziły do altów. No ale kiedy to będzie, no to jeszcze może będziemy musieli poczekać. Na chwilę obecną dobrze by było, gdyby Bitcoin poszedł bokiem. Wtedy alty mogłyby się obudzić. Więc tutaj tak jak mówię, Bitcoina na razie jeszcze obserwuję, nic, nie podejmuję żadnych decyzji handlowych na Bitcoinie, ponieważ tak mówię, dla mnie jest to jeszcze nic pewnego. Kapitan Temo, dziękuję wszystkim za komentarze, proszę o analizę Chili's. Dobra, lecimy do Chili's. Zobaczymy co tam w Chili'sie. Tak, my tutaj na grupie rozgrywamy tą trendlinię, no, ciężko nazwać to trendlinią, jest to ostatni tutaj wierzchołek taki, który daje szansę wybicia, więc grupowicze rozgrywają to, prawda? Tutaj mamy strefę podażową na 34,33, więc to jest ewentualny take profit, natomiast na Chili's trzeba byłoby się też skupić na tych trendliniach, które są dość ważne i które tutaj reagują, prawda? Które tutaj reagują, więc tutaj ta trendlinia druga, gdzie była pierwsza reakcja, gdzie była druga reakcja, no i zbliżamy się do trzeciej reakcji. Tu jest również strefa podażowa, więc zobaczymy, czy to ogólnie rzecz biorąc przeskoczymy. Jeżeli przeskoczymy to jest ok, przed nami jeszcze tylko ten mur, tutaj gdzie wcześniej była ta reakcja, ta strefa podażowa i otwarta droga dla Chili's pod wzrosty. Więc tak naprawdę Chili's musi się tu przeprawić przez trendlinię, przez strefę podażową i przez drugą strefę podażową, z której był pierwszy strzał. Myślę, że to też byłaby dobra pozycja pod lekki short, bo na pewno tutaj jakiś drugi strzał też pójdzie z tego, skoro tutaj były, jak się przełączymy na godzinówkę, był ogromny strzał podażowy, tak? Co prawda popyt był duży, ale podaż również niczego sobie, przy czym podaż tutaj oczywiście wygrała tą walkę. Więc tak wyglądałby tutaj Chili's. Lecimy dalej, Michał Lewandowski, dobry materiał, może analizę Kosmos. Ok, dzięki Michał. Zobaczymy sobie. Na grupie żeśmy rozgrywali to wybicie.
to wybicie do tej strefy. Tutaj to była strefa, to była chyba, no nie jestem w stanie teraz powiedzieć, co to była za strefa, trzeba było zmierzyć, nie ma na to czasu teraz. Natomiast to osobiście to graliśmy wybicie, no i to, co się rzuca na Atomie w oczy, no to niestety to, co ja mówię, żeby nie grać, prawda? Czyli ten ruch boczny. Ruch boczny na Atomie. Nie ma tu żadnych tak naprawdę przesyłanek ku temu, żeby to spadało albo rosło, więc ja osobiście, jeżeli mogę doradzić coś, no to na chwilę obecną bym nie ruszał Atoma, bo no jest w takiej strukturze, że ciężko się to rozgrywa. Ewentualnie można byłoby próbować tutaj 35-75, czy nawet tutaj troszkę niżej, to jest po tym wierzchołku 34-76, ale tak jak mówię, to jest raczej ruch boczny i osobiście staram się unikać i też wam może dobrze byłoby się nauczyć, przepraszam, unikać takich ruchów. Dzięki za materiał X-Power, dzięki Pawlo. Pawlo, ja bym prosił o analizę XRP, jeżeli jest taka możliwość. Lecimy do XRP. XRP. Ok, XRP na tą chwilę wygląda no ok, z tym, że jedna uwaga, ok, była tutaj strefa podażowa, pierwsze odbicie, drugie odbicie i teraz tak, jeżeli chcemy ewentualnie myśleć dla XRP o wzrostach, no to ta strefa musi zostać pokonana, prawda? Tutaj ewidentnie reakcja podażowa. Ta strefa też nie jest znikąd, bo wynika tutaj zmierzeń, więc tutaj tak naprawdę przebicie tej strefy otwiera drogę dla XRP po wyższe szczyty, a nawet i całkiem prawdopodobne wybicie tutaj, to jest $40 chyba, tak? $40, wybicie $40. Więc XRP, jeżeli ktoś jest w XRP, to ok, na razie bym nie wychodził, obserwowałbym, czy tutaj XRP przedrze się przez tą linię, przez tą strefę ogólnie podażową. Jeżeli się przedrze, będziemy próbowali zająć tutaj pozycję, ale gdzie konkretnie, no to musi tutaj cena dojść, zobaczyć, że musimy zobaczyć, jak to się zbuduje, prawda? Więc musimy tutaj zobaczyć, jak tutaj się dalej to zbuduje i dopiero będziemy podejmować decyzję o ewentualnej grze w górę. Ja sobie zobaczę jeszcze na dniówki. Ok, ma to szansę iść do góry. Ma to szansę iść do góry. Dobra, tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za komentarze. Pamiętajcie, że jedna osoba w poniedziałek z komentarzy wygra zaproszenie do grupy nieograniczone czasowo. Jutro się też spotykamy. Jutro się spotykamy na analizie. Jutro sobota. Jutro analiza. Piszcie w komentarzu, jakie alty. A w niedzielę dla odmiany będzie analiza rynków tradycyjnych GPW, bo też mamy na grupie GPW, też rozgrywamy GPW, tutaj mamy giełdę tradycyjną, tak, giełdę tradycyjna, ja też tutaj robię analizy do GPW, także też troszkę tam wchodzimy w ten temat analizy GPW. Oczywiście jest to poboczny temat, ale też go tutaj bierzemy pod uwagę. Troszkę jestem przeziębiony, ale myślę, że dam radę sobota, niedziela. Ok, więc tutaj zapraszam na jutro i na pojutrze na GPW, jeżeli kogoś interesuje. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Miłego weekendu Wam życzę, bo już piąteczek i udanych trajdów. Trzymajcie się. Cześć.